lotnisko Orkiestraneta. Jesteśmy gotowi do tego, żeby prowadzić drużyny, które brały udział w turnieju Grodziska 2018. Serdecznie na uroczystym zakończeniu 14. halowego turnieju piłki nożnej kobiet Grodziska 2018. Witam serdecznie Państwa przybyłych oraz zaproszonych gości. Witam Pana Mariusza Zgańskiego, starostę grodziskiego. Zastępcę burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, Pana Piotra Chojana. Proszę bardzo, kapitan drużyny, o podejście tutaj do Pani Barbary i do Pana Huberta, dyplom, piłki oraz puchar za czwarte miejsce. Miejsca 1-3 to już poproszę o wyjście całą drużyną z kierownikiem. Gratuluję i najlepszą zawodniczką Natalia Przewoźna. Czwarte miejsce w tej kategorii wiekowej zdobył zespół Ferkol Lubina. Proszę Pana kapitana o wystąpienie. A teraz już poproszę też do wręczenia medali całą drużynę z kierownikiem i z trenerem. Zespół do nas przyjeżdża już od dawna, ale dawno go na tym miejscu nie było. Lux i ziemia lubińska. Tutaj mi pan trener podpowiada, że 7 lat czekali. 7 lat temu ostatni wygrali Grodzisk Cup, ale to pewnie w kategorii auto. I junior, tak? A to 7 lat. Znaczy, że mieli 7 lat posłucha, teraz im się blisko zachowało. Nie, dziewczyny, dawajcie.
również w tej kategorii wiekowej 10 bramek, a trzeba było strzelić, żeby uzyskać tytuł miano najlepszej strzelczyni. Kinga Koronkiewicz, Luz Siemajewińska. A najlepszą zawodniczką została wybrana Nikola Wiśniewska, Luz Siemajewińska. Serdecznie gratulujemy. Dziękuję bardzo panu starostwu i panu sekretarzowi. Miejsce trzecie. I tutaj proszę o wystąpienie całą drużynę. Brązowe medale w kategorii Open zdobyły dziewczyny Luz Ziemia Lubińska. Dziewczyny na co dzień rywalizują w trzeciej lidze Grupa Dolnośląska. Przygotowania zrobiłem. Chyba pan. Poproszę teraz o wystąpienie pięć zawodniczek, które zostały wybrane do tej drużyny. Sandra Pukowska, Stabilanki Olsztyn. Natalia Prętek, Stabilanki Olsztyn. Walentyna Telekanowa, Stabilanki Olsztyn. Patrycja Sutkowska, Grodziski Stabilanki Sportowa. I Paulina Dury. Luz Ziemia Lubińska. Postanowiliśmy jako organizatorzy uhonorować najmłodszą zagraniczną zawodniczkę. Julia Sabirowa. Numer kategorii. Julia jest urodzona w 2008 roku i przyjechała prawie 1800 km na turniej do Grodziska. Serdecznie brawa. Gratulacje. Julia Sabirowa. I poproszę jeszcze o wystąpienie dwójkę trenerów. Mamy co roku dwójkę zawsze trenerów z różnych klubów. Tutaj honorujemy i dajemy im pamiątki z Grodziska Wielkopolskiego, specjalnie dla nich przygotowane. W tym roku postanowiliśmy honorować pana Tadeusza Małaszewskiego, wystąpienia gościa oraz Rosjana Sabirowa. Składajemy. Prosimy bardzo. Thank you.
Dariusz Maleszewski, Ruslan Sawirow. Prezes, trener Stomilanek oraz trener, lider Podejrzewski. Consider it a challenge.